Witam kochani bardzo serdecznie. Sunlight Tarot, tarociska Fortuna, kłania się dzisiaj karty dnia na dzień 22 listopada. Zaczynamy od tarota, potem karty Lenormand. 22 listopada, tarot, proszę daj radę, wskazówki na ten dzień. Tutaj mamy dziewiątkę buław. No, moi drodzy, tu oczywiście przy tej dziewiątce buław nie chce nam się tak podejmować jakichś działań, nie chce nam się pracować, bardziej byśmy odpoczęli. To jest taka karta przeczekania, przeciążających spraw. Tutaj mogą być jakieś blokady, utrudnienia, dużo spraw jest na głowie. Ale pamiętajcie o tym, że chociaż tutaj no, nie jest po Waszej myśli wszystko, nie układa się tak, jakbyśmy chcieli, ale pamiętajmy, że będzie lepiej. Nie poddawajmy się, nie zbaczajmy z naszej ścieżki poprzez jakieś lenistwo, czy poprzez ból fizyczny, przeszkody czasem w związku, czasem zazdrość partnera czy partnerki. Trzeba iść na kompromis, porozmawiać ze sobą, pośmiać się, pożartować i będzie wszystko dobrze. Ktoś tutaj może się denerwować troszkę tego dnia, obawiać, no mogą być jakieś przeciążenia, trudności, ale nie poddawajcie się, idźcie dalej, tutaj będzie na pewno dobrze, bo ta karta właśnie tak tutaj mówi o tym, żeby się nie poddawać, że idzie coś lepszego. Może być tak, że moi drodzy, tu mogą być problemy z poruszaniem się, albo biodro, albo jakiś staw nas tutaj będzie bolał, ale pamiętajcie, idzie lepsze, idzie poprawa zdrowia. Dbajcie o kości, dbajcie o swoje stawy tego dnia. I możliwe, że tutaj nam wyjaśni jeszcze Lenormand, dopowiemy sobie jedną kartę. No już nam ta karta wypadła tak naprawdę. Idzie jakieś, moi drodzy, do nas porozumienie, rozwiązanie sprawy trudnej. To może się tylko tak wydawać z pozoru. Możemy się z kimś porozumieć, pogodzić, podpisać jakąś umowę. Tutaj idą do nas jakieś prezenty albo, moi drodzy, sprawy finansowe, poprawa. Pomimo tego, że się będziemy bardzo obawiać, to uda nam się załatwić wiele spraw zwycięsko. Także, moi drodzy, nie martwcie się, bo idzie coś lepszego. I ta dziewiąteczka buław właśnie o tym mówi, że sprawy idą ku lepszemu, ku poprawie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło.